Hej, cześć, witajcie, ja jestem wasz ulubiony youtuber, nie wiem czemu zawsze tak mówię, ale mówię, bo mówię, dobra. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, tutaj już sobie dokończyłem, o kurde, marchewek nie daje do środka, może później da, zobaczymy. Ty, z ziemniakami jest to samo, czyli chyba jednak musi być tu villager, kurde, już myślałem, że nie będę musiał dawać. Dobra, wejdźmy, pozbierajmy to i sobie tam po prostu to włożę, chyba, że ty dasz, nie wiem. Kurde, ale się tu dziwnie wchodzi, dobra. Zostawcie z góry łapę w górę. I będzie więcej odcinków i będę się cieszył, a w sumie wystarczyło tak zrobić, dobra, nieważne. Pozbierajmy to za niego, bo on nie wiem, co mu się dzieje. Chyba, że on tu już dawał, nie wiem. W sumie można zobaczyć, nie wiem, chyba coś dawał. Od ciebie też pozbieram. Pozbierajmy to na sam start, aha, już miejsca wykuł. Dobra, nie wiem, nie chce mi się tego zbierać. Albo nie wiem, a ty tu sadzisz w ogóle. A ty tego nie zbierasz, jakbyś miał miejsce pełne. No dobra, kurde, tego wieśniaka trzeba będzie ogarnąć. Na razie nie mam czasu. Jak widzicie, mam trochę materiałów i pewnie już po tytule wiecie, co dzisiaj będziemy robić. A będziemy robić farmę, farmy, dokładnie jest to farma złota, czyli farma, dokładnie to jest farma, o Jezu, nie wiem, ja już dzisiaj nie, piglin, nie, pigmenów, o. Debrisy sobie odłożę. Dobra, to nam będzie potrzebne. Te kobla nazbierałem, okej. Okay. Tyle rzeczy, to można odłożyć. Jedzenie. No i to wszystko będzie nam potrzebne, oprócz tego. Myślę, że to wszystko będzie nam potrzebne do dzisiejszego odcinka. Także zostawcie łapkę w górę, robię to wszystko, wiecie, dla tego świata, żebyście później mieli też fajny świat. Znaczy wiecie, na Creative też można zrobić, ale wiecie. Później jak będziecie chcieli save'a, żeby było coś na tym świecie. Przede wszystkim. I wiecie, żeby to ładnie wyglądało. To jest do przerobienia, ta góra, bo ona mi się zawsze jak tam patrzę, to ona jest taka... Dobra, nieważne. Zresztą, tak. Musimy teraz iść chyba już do netheru. Chyba już to zaczynamy realizować plan nasz. Więcej drewna może bym trochę wziął, wiecie? I fajerwerek przede wszystkim. Ale fajerwerek to tak średnio. Właśnie, nie pokazywałem wam tego. Pewnie możecie być zdziwieni. Weźmy sobie teraz sugarcane. Ja chyba nie mam tych prochów ludzkich. Nie, patrzcie ile mam. Dużo mam. Więcej niż trzciny. Więc w sumie to nie będzie problemu. Zrobimy trochę fajerwerek. Nie wiem ile dokładnie. Dobra, mamy dużo fajerwerek. 60 nam starczy, myślę. Idziemy teraz w takim razie do netheru. I idziemy do netheru. O kurde, w ogóle nie wiem czy wiecie, ale naprawiłam się elytra, jak widzicie. Znaczy, wiecie, naprawiłem, nie, ona się... Chociaż ona się chyba sama naprawia bardziej. Ja po prostu tylko kopałem expa, wiecie o co chodzi. Dobra, killów jeszcze pójdę naprawić, bo wiecie, w następnym odcinku już pewnie będzie killów z mendingiem, ale dzisiaj mi się tego nie chce robić, bo mamy dużo do roboty. Więc po prostu sobie w dzisiejszym... Chociaż nie, w sumie... Nie, no ja mam przecież emerald. Tylko książka. Nie wiem czy mam książkę. W tym problem. Na pewno mam sugar cane'a. No ale chyba skóry nie mam. A mi się znowu po skórę nie chce. Ja no nie mam skóry. No jedna skóra. Nie ma. Naprawdę nie ma. Pewnie jestem ślepy. Dobra, no jak zwykle nie ma skóry, kurde. Dobra, idziemy w takim razie, skoro nie ma skóry. No teraz to nie wiem, czy sobie nazbieram skórę, jak jest noc. Ale nie wiem, zobaczmy. Może będzie jakaś krówka. Tutaj nic nie ma. Jak to nie ma krowy? No jak to nie ma krów, no? Nic? Totalnie. Dobra, nie, może tu w lasach będzie, bo w lasach często są krowy. No chociaż tutaj tak średnio bym powiedział. Tutaj na tej górce są owce. No czemu są owce, a nie ma krów? Nie wart życia, jak to mówią. Creepery, fajnie, wszystko spoko, tylko gdzie są... Nie no, owce i świnki sobie... Nie, to są... A chyba z koni też jest skóra, nie? Tak mi się zdaje. Lapulka jakaś. Dobra, no to fajnie, za sobie konia ubijemy. Cyk, cyk. Nie ma, cyk, cyk. O, jest skóra. Dobra, no to naura. Mnie tu nie było. Koordynaty. W tą stronę, okej. Okay. No to co, lecimy diurów, dupiamy ziur. W sumie opłaca się na górę lecieć, bo później se po prostu celujecie w dół, trzymacie W, cleared. Czy tam kontrol, nie wiem, ja to zawsze mówię cleared, ale chyba kontrol się wymawia poprawnie. I patrzcie, jaką prędkością ja lecę, gościa. I my, jakbym po fajerwerce był, a nie byłem. Byłem po prostu na górze. Dobra, w takim razie ogarnijmy sobie dzisiaj ten mending.
Cyk, cyk. Idziemy szybko kupić mending od tego gościa. No, czemu ty śpisz? Nie wolno ci. Najpierw ty mi dajesz to. O Jezu, nie to, tylko to. O, proszę bardzo. Mending, teraz sobie idź spać. Zasługujesz chyba. Różnie bywa. Dobra, mamy mending w takim razie. No i teraz trzeba ogarnąć kilo, więc cyk, cyk, cyk. Jeżeli mogę, to ja sobie to naprawię diamentami, bo mi się teraz nie chce. Level. Naprawdę. Mech. Dobra, w sumie, nie wiem, może jak będę ten... Ile to ma użyć? 1500 tak jakby. To tak jak ma bez unbreakinga. To chyba starczy. Dobra, biorę ten kill off. Idziemy diur. W takim razie. Idziemy diur. To nieźle. Idziemy diur do netheru. No i idziemy na samą górę. W sumie nie wiem, po co silk toucha brałem. Ale jajka nam są potrzebne. Zaraz w sumie zobaczę. Tu już jest bedrock? Od kiedy? Dobra. Dobra, looking at block. Czemu tu nie ma? Od kiedy tu nie ma looking at block? Czemu ja tu nie mam looking at block? Czy to jest... What? Ale czekajcie, no nie, no ja nie mam... Co? Block jest tylko, ale looking at block już nie ma. Nie no, nie jestem ślepy chyba. Czekajcie, te koordy, na które ja... Czekajcie, to może zrobimy tak. To jest chyba. Bo teraz jestem na bloku 124. Możemy chyba poszukać. No nie, no to jest, patrzcie. A nie, jeszcze wyżej jest. Czekajcie, nie mam jak się tu przedostać. Jezu, ten bedrock jest tak dziwnie zrobiony. Tu jest chyba najwyższe. Tu jest takie, tego najwięcej. I tu jeszcze się, kurde, nie da nigdzie przekopać. Tu jest niby dużo tego bedrocku. No tu jest chyba najwyższy, nie? 124, 125, 126, 127, 128. To jest tutaj. To teraz trzeba tak. Ale dziwne, że nie ma looking at block. Dziwne to jest. Dobra. Trzeba gdzieś tutaj jakby to... podskoczyć i jednocześnie może... O, jestem. Patrzcie, jaki haker jestem. Dobra. I teraz trzeba tutaj stawić portal, żebyśmy mieli jak się tutaj dostać. Dobra. Raz, dwa, trzy, cyk. Raz, dwa. Więc tu mamy portal. Zapalmy go. Jak widzicie, jest portal. I teraz musimy się wybudować strasznie w górę. Strasznie mam na myśli bardzo. Elytra, nie wiem, czy nam teraz będzie potrzebna. Na razie ją zdejmę. I budujemy się na kratkę... Czekajcie, 250 odjąć, 121 to jest 129? Znaczy 229? Chyba tak. Więc 229 i później robię taką tubę do 250. I teoretycznie powinno być ok. Na moje obliczenia. Ok, no to teraz zapowiada się bardzo, 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 bardzo ciekawe wszystko. Więc oglądajcie. Nie no, pewnie wam kawałek pokażę, kawałek zrobię z tego timelapsa. Jezu, nie, mi tego nie starczy. Co ja w ogóle chciałem tym osiągnąć? Naprawdę. Jakie no, ja na same budowanie takie mi... Nie no, zobaczymy w sumie. Ile? 229, tak? No to zaraz będzie. 220, 220, uwaga, 9 mamy. I teraz trzeba tutaj zbudować taką platformę i tu będą nam spadać pigliny. Na tą dokładnie kratkę, w sensie, wiecie, nie dokładnie, ale czekajcie, może bym to zrobił inaczej. Cyk, cyk, o, i tutaj, o, na tą platformę będą nam spadać pigliny. Znaczy, wiecie, dokładnie chyba 21 kratek wyżej. Będzie ten, to 151 zrobimy mniej więcej i będzie chyba git, bo 21, 22 ma być spadek. Ja teraz to z głowy robię, więc jak coś nie będzie działać, to w sumie moja wina, ale to nieważne. Wiecie co, ja już bym teraz dla bezpieczeństwa, postawię tu crafting, zrobię, tyle starczy, chyba nawet idealnie. Kurde, mogłem sobie siekierkę wziąć, bym wtedy o wiele szybciej ten crafting niszczył, ale to chyba nie przeszkadza. Cyk, zeskoczmy tutaj. Pierwsze, co trzeba zrobić, to obudować to. I zaraz będziemy tubę budować, wiecie? Też nie wiem, czy najpierw tubę budować. W sumie tuba będzie najbardziej czasochłonna, więc tubę chyba najpierw budujemy. Okej. Okay. Będzie tak git, cyk, cyk. I budujemy coś takiego. Tylko no, problem w tym jest, że tak dziwnie trochę mi to stąd robić. Inaczej, wiecie, na creative, bo sobie wtedy można latać. Jezu, dziwnie się wysławiam, naprawdę.
Chyba poćwiczyć trzeba się wysławianie. No, dziwnie trochę. Znaczy, język mi się po prostu plącze. Dobra, o Jezu, myślałem, że spadnę. Cyk, cyk, zbudujmy sobie... Nawet nie wiem, czy nie... Dobra, nie, no, z połowy zrobię. Chociaż nie wiem, czy nie będę platformy robił z pół bloków, wiecie? Będzie to bardziej oszczędne. Więc zrobię sobie na zapas tyle. Chyba starczy. Chociaż nie, no, do platformy raczej nie starczy dwa staki, ale... Znaczy, wiecie, zależy, jaką robimy. Jeżeli możemy zrobić na 50, możemy zrobić na 5, na przykład. Więc to różnie bywa. Szczególnie później, jakbym to zniszczył. Ja tu będę później elytrą przylatywał. Nie będę się męczył przecież z tym. Z klockami jakimiś schodami. Drabinka. Pff. Kto robi drabinkę w dzisiejszych czasach? Znaczy, wiecie, drabinka spoko, jak się nie ma w domku na przykład. No nie? To drabinka okej. Okay. Ale tak, no tutaj to drabinka nie ma sensu. Wiecie co? Ja dla bezpieczeństwa założę tą elytrę. No i dobra, tu będzie nasz spadek. W sumie to bez sensu teraz zrobiłem. Zrobimy to tak. I teraz trzeba zrobić takie... W sumie teraz tubę zrobimy, wiecie? Teraz zrobimy tubę. Wiecie, ja teraz robię ten odcinek tak, że... wiecie, robimy to mniej więcej tak. To jest 3, tak? Dobra. Ja wam trochę pokażę, jak buduję. Na pewno platformę wam zrobię timelapse. Nie, jednak chyba nie chcę tej elitry, bo jak tak skaczę, widzicie, co się dzieje? Dobra, raz, dwa, trzy. Nie, weź tą elitrę wyłącz. Teraz wam pokażę, jak buduję tubę, lecz później, jak już będę na przykład właśnie tą platformę, nie wiem, czemu ja mówię trzeci raz chyba to samo, bo jeszcze wcześniej mówiłem, ale jak będę budował platformę, no to wam po prostu zrobię timelapse, albo nie, no raczej timelapse wam zrobię, nie będę wam robił cięć. Okej, cyk. To ma być do... zaraz właściwie, kurde. Trochę jeszcze kobla. Nie, myślę, że mi raczej nie starczy kobla, chociaż zobaczymy, wiecie? 7, 8, 9, okej. I teraz jeszcze po tym będą dwa kratki. Od kiedy? Nie wiem. Od kiedy się tak mówi, odkąd ja zacząłem nagrywać, tak. Okej. I raz, dwa. Cyk, cyk. Myk, myk. I myk, myc, kyk. Dobra, w takim razie mamy coś takiego. I teraz, jeżeli się nie mylę, robimy tak. Tak. I tak. I tak. Robimy sobie trapdory z tego, więc ile trapdorów? 8. Czyli coś takiego. Mam trapdory. Ojeju. Why? Ale ja cię nie lubię, mordeczko. Po prostu daj się zniszczyć. Dziękuję. Cyk, 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 cyk i cyk. I tutaj będzie klocek. Gdzie na razie nie będziemy stawiać tych jajek, ale pod koniec je stawimy. No i teraz tak naprawdę do produkcji trzeba będzie zabudować tubę. Zrobić sobie tam, wiecie, miejsce do skrzynek, do bicia. No i zrobić platformę. Z czego wam zrobię timelapse? Myślałem też, że to będzie dosyć cięższe do robienia, ale to nie jest takie, wiecie, dosyć najtrudniejsze, bo to jest po prostu czasochłonne. Dobra, i teraz na ile chcemy to kratek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30. Chyba dobrze obliczyłem. 30 w każdą stronę. Jezu, ale nie, to nawet trochę za dużo mi się wydaje. W sensie to strasznie dużo maców będzie na to iść, wiecie? Ale to w sumie trudno, mamy elytrę. Gorzej, jak ten portal będzie mnie teleportować do mojego. Kurde, nie liczę, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Dobra, nie, to jest zbyt nudne. Widzimy się po timelapsie. Timelapse będzie trwał jakąś może pół minuty, może minutę. Przynajmniej tak bym chciał. I zakładam, jeżeli to długo będę robił. No, albo jak mi się skończą materiały, to po prostu się do was odezwę. Więc timelapsik. Dobra, widzowie, jak widzicie, mam tyle i pewnie zastanawiacie się, dlaczego tu nie ma jajek. Otóż troszkę śmieszna historia, bo... Dobra, mam elytra.
Ponieważ tak, no nie oglądałem do końca poradnika i musiałem zobaczyć inny, bo tam było pokazane, a tu nie zauważyłem. Może nie było nawet w tym poradniku, co oglądałem. Ja nie mogę, naprawdę. Naprawdę. A dlaczego? No nie no. Ja nie wiem, ja się muszę dowiedzieć, dlaczego raz mnie teleportuje tu, raz tu. Dobra, ogarnię się to. Ja najwyżej będę tam po prostu wchodził. Nie no, tak nie będę robił, bez przesady. Ale ogarnę to. Zobaczymy, o co z tym chodzi. Albo po prostu zniszczę mój portal tutaj. No nie wiem, czy coś da. W każdym bądź razie... tja... Troszkę smutno, bo straciłem na pewno pracę z zrobieniem Silk Toucha, bo jak widzicie, tu mam Silk Touch. Ale po prostu już dzisiaj sobie zakończymy ten odcineczek, ja sobie tą farmę chyba dokończę, tak mi się zdaje. Zrobię wam z tego drugi odcinek taki, wiecie, pokazowy, albo... nie, raczej nie będę tego robił odcinku już. Pokazałem wam tyle, ile chciałem pokazać. W następnym odcinku pokażę wam efekty tej farmy. Bo na pewno ona, z tego co wiem, po prostu jest dosyć dobra do expa. Także co? Subujcie, lajkujcie i komentujcie. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Dziękuję wam za ten odcinek, chociaż nie był on najciekawszy. W sumie nie był też najmniej ciekawym odcinkiem, bo w sumie pokazałem wam farmę, a zakładam, że... No ja na przykład takiej farmy nigdy nie robiłem. Zakładam, że wy też mogliście nie robić. O, zombiaki już tam idą. Także subujcie, lajkujcie i komentujcie. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Do następnego. Siema.